Siemano wszystkim, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. W poprzednim daily vlogu zrobiliście, lekko mówiąc, miazgę. Naprawdę powiem wam szczerze, nie spodziewałem się takiego dobrego odzewu, bo to jest tylko taki vlog z mojego dnia. No ale bez przedłużania, zaczynajmy. Dzisiaj jest niedziela, godzina 10:00. A nie, dzisiaj zmienili czas. Tak? Dzisiaj zmienili czas? Halo? No, także jest właśnie równo godzina 9:00. Jak być może widzicie, w moim pokoju jest taki dosyć duży bajzel, ponieważ tutaj jest właśnie robiony remont, jak być może widzicie. No właśnie, no i jakie plany? Przede wszystkim trzeba zjeść śniadanie, nie? No i później chciałbym odrobić lekcję, ale zanim to jeszcze chciałem zmontować film. I w ogóle to będzie jakiś koszmar montowanie tego filmu, bo nagrałem chyba z tydzień temu film Udajemy 5-latków w CS-ie i nagrywaliśmy go około 1,5 godziny, ale praktycznie wszystko trzeba będzie powycinać, więc wy będziecie widzieć jakieś 15-10 minut i naprawdę nie chce mi się do tego przybierać, no ale trudno, tak? A odnośnie mojego stanowiska, to tutaj sobie odwrócę monitor, bo sobie wczoraj telewizję oglądałem i nie nagrałem nic z gier, ponieważ nie dość, że musiałem się przenieść to jakby moje stanowisko na róg stołu. Tutaj w ogóle jest drugi monitor schowany, bo nie miałem tutaj miejsca. To słuchajcie, najgorsze co może być w grach, znaczy w graniu w gry, no to jest przede wszystkim miejsce na myszkę. Tu jest nie wiem ile, 10 cm miejsca na myszkę. Także to jest trochę mało, tak? Dobra, także ja tutaj sobie włączam monitorek i w tym momencie pójdźmy sobie na dół, coś zjeść. A i zanim wyjdziemy, to ostatnio ktoś się mnie pytał, dlaczego mieszkam sam w pokoju, a mam piętrowe łóżko, bo jeszcze niedawno, tam 2 lata temu czy 3 lata temu, to ja mieszkałem razem z bratem w pokoju i właśnie ja spałem wtedy tutaj, a brat spał tutaj. No i oto cała magia. Dobra, a teraz idziemy na śniadanko. W ogóle deszczyk pada. Trochę słabo, ale deszczyk pada konkretny, nie? Tak, w ogóle to muszę powiedzieć, że naprawdę się wyspałem dzisiaj, bo spałem coś koło 10 godzin. Dawno tyle nie spałem, naprawdę. I tak się właśnie zastanawiam, co zjeść, bo jestem sam w domu i nie chcę się robić żadnych kanapek czy coś. Więc... Ogólnie to nie wiem, czy wy też macie taki problem, ale jest po prostu sobie ranek, sobotę, czy tam niedziela, no weekend. Otwieracie sobie lodówkę. Niby jest pełna, tak wiem, nie mam światła w lodówce, to jest dziwne. I jest niby pełna lodówka, ale tak naprawdę nic tam konkretnego nie ma i tak naprawdę dalej nie wiecie co zjeść. Napiszcie, czy też tak macie, bo ja tak mam często nawet. Dobra, jak Mateo robi sobie śniadanie? Już oczywiście teraz nie zupki chińskie, tylko kiełbasa do mikrofalówki. No i czekamy. Dobra, moi drodzy, już zjadłem w tym momencie, tak jak wcześniej mówiłem. Idę sobie na górę, żeby zmontować filmik, przynajmniej część, bo myślę, że zajmie to dobre 3 godziny. No, także wchodzimy do mojego bajzelowego królestwa. O jejku. Okej, także moi drodzy, ja już właśnie wróciłem z kościoła, zmontowałem cały film. Jest dokładnie godzina 13:00. No i generalnie tak, teraz zjadam sobie właśnie też obiad. No tego wam nie pokazywałam, bo to jadłem oczywiście z rodziną. W tym momencie za chwilę będę film renderował i odrabiał lekcji. Także siemaneczko wszystkim, jest w tym momencie godzina 16:30. Prawie odrobiłem lekcję, zostało mi tam chyba jeden przykład, nawet nie pamiętam z jakiego przedmiotu. Film mi się właśnie wyrenderował, właśnie go sobie przesyłam. Znaczy przysyłam, mi się tak naprawdę filmy przesyłają max minutę. Także już się dawno przesłał. W tym momencie uzupełniam coś takiego jak opis, tagi. Znaczy nagrywałam to z 3 osobami, znaczy z 2 tak naprawdę, więc musiałam dodać ich do opisu. No i co, w tym momencie robię miniaturkę. Poprosiłem też właśnie o Mato, z którym nagrywałam ten film, żeby przesłał mi zdjęcie. No, jakby ktoś się pytał, to miniaturki robię sobie w gimpie. Za chwilę właśnie pobiorę te zdjęcie. No i muszę też swoje zdjęcie zrobić do miniaturki. To czego najbardziej nie lubię w tej całej jakby produkcji filmu, to jest właśnie robienie z siebie zdjęcia, swojego zdjęcia i wycinanie go w gimpie, bo to jest naprawdę mega długa i monotonna praca. Ponieważ zauważcie, że gdy ja sobie robię zdjęcie, no to za mną są oczywiście jakieś tam ściany, meble i tak dalej i trzeba każdy kontur osobno wyciąć, to naprawdę... Może nie zajmuje to aż tak bardzo długo, ale jest to męczące naprawdę. Także no co, ja tutaj robię miniaturkę i widzimy się już prawdopodobnie po odrobionych lekcjach, po zrobionej miniaturce i za chwilę zobaczymy odzewy filmu. Także moi drodzy, właśnie filmik poszedł w tuby, minuta wyświetleń, przepraszam, film został przesłany minutę temu, jest 122 wyświetlenia, 32 łapki w górę, 0 w dół. Oby tak zostało do końca. No i co, jest 122 wyświetleń, odświeżymy sobie stronę.
i zobaczymy, ile jest. Jest już 180 wyświetleń, 40 łapki w górę i jedna w dół. Ogólnie te pierwsze wyświetlenia są zazwyczaj takie bugowane, bo często jest tak, że jest 0 wyświetleń, 100 łapek w górę i tak dalej. Myślę, że teraz też jest o wiele więcej niż te 180 wyświetleń, ale to wszystko dopiero dojdzie za chwilę. Ja już lekcję, słuchajcie, odrobiłem i zanim jeszcze przejdziemy do kolejnej rzeczy, to bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za uwagę, uwaga, uwaga, uwaga. 77 tysięcy, wow. Naprawdę mega wam dziękuję i rośniemy coraz wyżej do 100 tysięcy. Ja wam powiem szczerze, że nie dążę ani do 100 tysięcy, ani do miliona. Wiem, że w większości, przynajmniej z którymi rozmawiałem, mówił, że marzeniem jest 100 tysięcy, milion. Ja nie mam takiego marzenia, po prostu. Szczerze, to nie zależy mi na żadnej liczbie, co nie zmienia faktu, że jeśli widzi się dużą liczbę, na przykład 77 tysięcy, no to jest się szczęśliwym, bo jestem naprawdę mega szczęśliwy. Także no, naprawdę mega dziękuję. W tym momencie lecę sobie na kolację i zobaczymy, ile będzie film miał wyświetleń, jak przyjdę z kolacji. Także dzień dobry wszystkim, jest w tym momencie godzina 19:11 i to jest właśnie ten czas, kiedy jest weekend, nie ma szkoły, lekcje odrobione, no i nie ma co robić. Znaczy, normalnie oczywiście bym mógł pograć w grę jakoś na telefonie czy tam na komputerze, ale na telefonie akurat nie lubię grać w gry, a na komputerze, no bo mam tylko jedną grę i na której i tak dostałem bana na tydzień, także trochę słabo. Muszę wam powiedzieć, że odkąd ja skończyłem szkołę muzyczną, tak naprawdę mam bardzo dużo wolnego czasu, bo jak chodziłem do szkoły muzycznej, wszystko robiłem bardzo szybko, bo naprawdę tego czasu miałem bardzo mało dla siebie wolnego. I w tym momencie też wszystko robię bardzo szybko i tak naprawdę w taki normalny dzień mam dużo bardzo czasu wolnego. Wiem, że pewnie ty mi teraz zazdrościsz, ale taka jest prawda. Ja wtedy normalnie oglądam sobie jakiś tam serial na telewizji, bo tego jest naprawdę dużo w taki normalny dzień, ale na przykład jak dzisiaj jest niedziela, to tak naprawdę dopiero o 22:35 będzie jakiś tam serial Mecenas Lena Barska, nawet go lubię oglądać. Tylko że to już jest trochę za późno, bo jednak jutro jest szkoła, także trochę słabo. Ogólnie jest słabo, jest już, można powiedzieć, jesień, jest mega zimno. Więc normalnie bym sobie poszedł, nie wiem, na jakiś spacer, cokolwiek, posłuchał muzyki, pochodził po mieście czy cokolwiek, ale jest tak zimno, że nawet nie pójdę na ten spacer, bo po prostu to nie będzie przyjemność. I teraz sobie przypomniałam ogólnie wszystkie momenty, kiedy ja do was mówiłem i tak sobie zorientowałem, że tak naprawdę nic konkretnego nie powiedziałem. W sensie, że to w ogóle nie jest ciekawe, ja po prostu stałem ciągle w jednym miejscu, czy to na dole, czy to na górze. I ciągle coś gadałem, nie wiem, kogo to interesowało. Tak więc, cześć, jest godzina za 10:22, na stary czas to już jest prawie 23:00. No i co, nuda się po prostu echem rozbija po tym pokoju, więc po prostu nie miałem co nagrywać ciekawego, więc po prostu nic nie nagrywałem. No i chyba to po prostu będzie koniec odcinka, bo nie ma sensu przedłużać jeszcze robić z niczego nic. Znaczy, nie, źle, z niczego coś. O, z niczego coś. Więc po prostu tam mówmy się, że te 3000 łapek w górę to będzie kolejny daily vlog. Ja z chęcią nagram, bo naprawdę fajnie to się nagrywa. I na koniec, zanim się jeszcze pożegnam, żeby nie było aż tak krótko, no to powiem takie moje jedne przemyślenie. Wiecie, tak sobie leżałem w łóżku, tak sobie myślałem, bo nie miałem co robić. I ogólnie tak, przeglądałem sobie YouTube'a i zobaczyłem, że jest opcja ten film mi się podoba lub ten film mi się nie podoba, czyli łapka w górę lub łapka w dół. I to jest dla mnie trochę dziwne, ponieważ jeśli ktoś włącza sobie film, klika w niego, no to z automatu powinien mu się podobać, no bo jeśli jakiś film się nie podoba, no to ja w niego nie klikam. Albo jeśli nie wiem, co to jest i w to kliknę i mi się to nie podoba, no to zazwyczaj wychodzę. Przynajmniej jak oglądam telewizję, to tak robię, że jeśli jakiś mi się program nie podoba, to sobie przyłączam. A dlaczego ludzie tego nie robią, tylko dają łapkę w dół i jeszcze piszą jakieś głupie komentarze? To jest mega dziwne. W sumie właśnie na Facebooku jest inaczej, bo na Facebooku nie ma łapek w dół. Po prostu jakieś zdjęcie mi się nie podoba, ja po prostu z niego wychodzę i idę sobie oglądać kolejne i to jest takie trochę dziwne. Ja w tym momencie nie przedłużam, życzę wam miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, miłej szkoły, miłej pracy. Tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Piona. A no i możecie też suba zostawić.